czakra gardła, za co odpowiada, co jej szkodzi, co ją rozwija. Marta Brychała-Zarzycka. Jestem przedsiębiorcą, szkoleniowcem i autorką książek, m.in. tych. I dziś opowiem Ci o czakrze gardła. Czakra gardła znajduje się tu. Wiem, że ja mam takie dziwne gardło, bo ja mam długą szyję, dlatego mam tu wszystko takie większe niż normalnie. Ale jest wszystko zdrowe, nie martw się. Są tak naprawdę dwie czakry gardła. Jest większa, która jest tu, i mniejsza, która jest w takim dołku w szyi. Na pewno łatwo znajdziesz to miejsce, bo tam jest jeden taki dołek tylko. Tak więc są dwie czakry gardła, mniejsza i większa. Czakra gardła odpowiada oczywiście za gardło, krtań, tarczycę, przytarczycę. To chyba by było na te amigdałki jeszcze. Tak więc jeżeli masz problem z tymi częściami ciała, to znaczy, że twoja czakra gardła też ma problem i musisz o nią zadbać. Co jeszcze? Czakra gardła odpowiada za wolność, radość, kreatywność. Tak więc jeżeli masz problem też z tym, to znaczy, że też masz problem z czakrą gardła. Bo pamiętaj, czakra dana odpowiada za części ciała oraz emocje. I jeżeli cokolwiek w tym, za co odpowiada, szwankuje, to znaczy, że szwankuje twoja czakra. Dbaj o nią. Tak więc, co szkodzi czakrze gardła? Czakrze gardła szkodzi wszystko, no co szkodzi tym narządom, to oczywiste. Oprócz czego poczucie zniewolenia, że ty więcej w życiu masz uczucie, że musisz, powinieneś czy powinnaś, a nie możesz, chcesz. Poza tym szkodzi jej też smutek. Czasami czujesz właśnie żal. Czujesz taką gulę w gardle. Poszedłbyś do laryngologa, tam nic nie znajdzie, ale ty ją czujesz fizycznie i każdy to miał. To jest energia smutku, energia żalu, która zapycha czakrę gardła, więc to jej szkodzi. Przeciwieństwo, czyli radość, wyzwala ją. Oczyszcza, wzmacnia, uzdrawia. Ponadto ta czakra odpowiada też za kreatywność i za to ją najbardziej kocham, bo ja z niej bardzo korzystam. Jestem tak twórcza, że aż mnie to czasami przeraża. Ale jest fajnie za to. Więc tak, kiedy ty zaburzasz swoją kreatywność? Kiedy masz pomysł i on ci dodaje skrzydeł? Czujesz entuzjazm, energię, chęć, już piękne różowe wizje ci się pojawiają w głowie, a ty nie zrealizujesz tej wizji, to wtedy zadajesz wielki cios swojej czakrze gardła i nie rób tego. Naprawdę nie rób tego. No co to w ogóle tutaj jest? Dobra, nie wiem o co chodzi. Aha, już wiem, dobrze. Myślałam, że to jest taka dziwna plama na moim smartfonie, ale jednak nie. Zaćmienie umysłowe, czasami się mi zdarza. Dobra, więc jak już wiesz, żeby dbać o czakrę gardła, dbamy o wszystkie jej narządy. Ponadto budujemy poczucie wolności, uwalniamy się od poczucia zniewolenia, budujemy radość, uwalniamy się od smutku, żalu, budujemy kreatywność, wspieramy ją. W ogóle powiem Ci, że jeżeli chodzi o kreatywność, to te pomysły z czakry gardła są takie, że jeśli ich nie zrealizujesz, to naprawdę bardzo dużo stracisz. Po pierwsze, działając z czakry gardła, robiąc różne rzeczy, dzięki jej energii, to jest tak, jak ty byś... Powiedzmy, że masz zadanie, masz wnieść ciężkie walizki na 10 piętro. Jeżeli nie działasz zgodnie z czakrą gardła i jej kreatywnością, to tak, jakbyś musiał je po schodach tachać. A nieprzyjemne to i pewnie po drodze się zmęczysz i zrezygnujesz. A jeżeli masz pomysł z czakry gardła i czujesz tę energię i pozwalasz jej napędzać siebie do działania, to tak jakbyś jechał windą i jeszcze ktoś za ciebie będzie to wnosił do jakiegoś pokoju czy gdzieś. Tak więc to jest właśnie to. Ponadto, jeżeli masz pomysł z czakry gardła i go zrealizujesz, to cię zaprowadzi do takich ludzi, możliwości i miejsc, do których nigdy byś nie dotarł, gdyby nie to. Tak więc, jeżeli tylko masz taki pomysł, który dodaje ci właśnie tych skrzydeł entuzjazmu, energii, motywacji do działania, to wiedz, że jest to coś wartego realizacji, co naprawdę odmieni twoje życie na lepsze. I jest to coś przede wszystkim też godne tego, żeby realizować, możliwe do zrealizowania, choćby nie wiem, jak dziki ten pomysł się wydawał.
Ja mam wiele takich dzikich pomysłów i jakoś każdy realizuje po kolei, tak więc to jest właśnie działanie Second Garden, dlatego ona jest taka tutaj rozwinięta. Okej, okay. Co jeszcze daje czakra gardła? Jeżeli czakra gardła jest mocno rozwinięta, to daje nam też możliwość tak zwanego jasnosłyszenia. Co to jest jasnosłyszenie? Jasnosłyszenie to jest słyszenie tego, co się dzieje w świecie tak zwanym astralnym, czyli tym energetycznym, czyli tego, co mówią dusze i tak dalej. Oraz słyszenie ludzkich myśli, czyli telepatia. Ale nie polecam akurat tej umiejętności rozwijać, bo będę mówiła dlaczego, o tym dlaczego w jednym z kolejnych filmików. Tak więc, już wiesz, czakra gardła odpowiada za krtań, tarczycę, przytarczycę, migdałki, gardło. Poczucie wolności szkodzi poczucie zniewolenia. Poczucie radość szkodzi jej żal. Kreatywność szkodzi jej, że jej nie realizujesz. Już wiesz, jak dbać o tą czakrę. Tak więc, jeżeli podobał Ci się ten filmik, kliknij, udostępnij, polub, jak również zasubskrybuj, jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś. A warto. Dziękuję Ci za Twoją uwagę. Żyj mądrze i zdrowo.